Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca instalacji fotowoltaicznych. Dzień dobry Państwu. W 18 odcinku Gwiazdodobieru Śląskiego Sportu wita Państwa Jacek Bednarek. Dziś moim gościem w studiu telewizji TVT jest bardzo silny człowiek. Wyśmienity sztangista, brązowy medalista olimpijski, mistrz świata i wicemistrz Europy. Szanowni Państwo, Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu, pan Andrzej Cofalik. Co u pana słychać, panie Andrzeju? Dzień dobry, dziękuję. Wszystko w najlepszym porządku. Wszystko dobrze. Bardzo cieszę się z tego zaproszenia i zaliczenia mnie do Gwiazd Śląskiego Sportu. No bo taką pan jest. I nie tylko śląskiego, ale również polskiego. Ale my tutaj oczywiście skupiamy się na naszych tu rodzimych sportowcach, no a pan należy do tych najlepszych, jakie ziemia śląska wydała. Panie Andrzeju, domyślam się, że w waszym domu rodzinnym w Palowicach sport był bardzo ważny. Pan dźwigał, pana trzej bracia również dźwigali sztangę. Skąd w rodzinie Cofalik taka wielka miłość do sportu, do podnoszenia ciężarów? Podnoszenie ciężarów to czysty przypadek, ale sport był w moim życiu od zawsze, bo ja mając 8 lat, mój brat był wicemistrzem świata juniorów już wtedy. Także ja pamiętam, że sport był od zawsze, a powiem anegdotkę, która się przytrafiła właśnie mojemu bratu w wieku tam 14 lat. Łaziska robiły nabór do kolarstwa. I przyjechali, wszyscy zrobili zawody i mój brat to wygrał na takiej damce, takim zwykłym rowerze pożyczonym od ciotki. Miał jechać na trening do tych łazisk, pojechał, ale to było trochę daleko, spóźnił się. Czyli Marian, tak? Marian. I pojechali bez niego w plener. Okazuje się, że była siłownia otwarta, wszedł na siłownię i trener Przybylski patrzy. Maryś, taki mały, niewielki człowieczek, chudziutki, a 60 kilo podrzucił już na pierwszym treningu. No i tak się zaczęły ciężary w naszym domu. I tak się zaczęły ciężary w waszym domu i czterej bracia, wszyscy byli ciężarowcami. Pan oczywiście tym najlepszym, ale zaraz o tym porozmawiamy. A pana trzy siostry również uprawiały sport? Uprawiały taki amatorski sport, bo to w Palowicach nie było takiej możliwości. W latach 70., 80. Ciężko by było o klub do uprawiania sportu kobiecego. Ale w takich szkolnych zespołach grały w siatkówkę, w ręczną w siatkówkę, były zawsze czołowymi zawodniczkami tych zespołów. Czyli cała rodzina, tak. Cała rodzina sportowa. Panie Andrzeju, pana starsi bracia, jak już tu mówimy, Marian, nieżyjący Hilary i Bogdan, osiągali znaczące wyniki, dobre wyniki w podnoszeniu ciężarów. Zdobywali medale mistrzostw Polski, w tym tytuły. Reprezentowali również Polskę, zdobywali medale na mistrzostwach świata i Europy juniorów. Czy to ich przykład pana zainspirował do uprawiania również podnoszenia ciężarów? Dziękuję za to pytanie. Tak, ich przykład. Tak jak powiedziałem na wstępie, w wieku 8 lat mój brat zdobył medal mistrzostw świata juniorów. Ja już wtedy wiedziałem, że chcę tylko to robić. Zakochałem się w tym sporcie. Była sztanga, była na placu. Wiemy, o czym mówię, nie? Na podwórku była. Dokładnie. I także moim pierwszym trenerem właśnie był brat najstarszy, Marian, potem Bogdan, Hilary. Wszyscy mnie dopingowali w tym, co robię. A i muszę powiedzieć, że moi bracia to tak, pan po skrócie powiedział o ich wyczynach. Mój brat był 6-krotnym mistrzem Polski, rekordzistą Polski, Hilary. 2 razy miał jechać na olimpiadę, raz do Los Angeles w 1984 roku, gdzie była zbojkotowana. Na 2 tygodnie wcześniej powiedzieli im, że nie jedziecie. Potem do Seulu. Na 2 tygodnie też wcześniej kontuzja, taka bardzo mocna kontuzja się mu przytrafiła i nie pojechał. Pamięta pan swój pierwszy trening? No, oczywiście.
Pamiętam, jak dzień dziś. Mój pierwszy trening na siłowni, gdzie przynieśli mnie bracia, pamiętam i u nas w Czerwionce, jeszcze w starej siłowni, takiej zrobiona z warsztatów szkolnych. No to było coś, to jest coś nie do zapomnienia. Pamiętam to, tych ludzi wszystkich, jak poustawiani przy tych pomostach. Pamiętam pan to na świeżo, jakby to było wczoraj. Dokładnie tak. Pamiętam to i pamiętam swój pierwszy start. Tam ja zacząłem dźwigać w wieku 13 lat, w 1981 roku. A kto był pana pierwszym trenerem? Palichleb. Bolesław Palichleb. Dziękuję. Bracia. Ale bracia też tam. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, to bracia mnie nauczyli dźwigania. Myśmy mieszkaliśmy przy lesie, mieliśmy drążek, także codziennie trzeba było iść na ten drążek. Ja w wieku 7 lat po 20 razy pociągałem się na drążku. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia dla ludzi, którzy mają po 20 lat, żeby się pociągnąć na drążku. Sport nie jest już teraz taki ważny. Nie jest. A poza tym mają inne rozrywki, a w naszych czasach, tak mogę powiedzieć, bo nie ukrywam, że w Barcelonie powinniśmy być razem. Ja byłem wcześniej na igrzyskach w Seulu. To byłbym z pana bratem z kolei, z Hilarym, tak? Tak, dokładnie. Sport był inną, to taką trochę odskocznią, tak? I dużą formą rozrywki i taką szansą na troszkę na lepsze życie. Zapewne do dużych osiągnięć doszedł pan ciężką pracą, solidnością i oczywiście talentem do podnoszenia ciężarów. Jak pan dziś ocenia, był pan bardziej tytanem treningu, czy raczej talentem? Ile w tym było procent jednego, ile procent drugiego? W tym nie ma matematyki. Talent to jest dar. Jeżeli się go nie ma, to nic się w danej dziedzinie nie zrobi. Choćbyś się zaharował na śmierć, nic z tego nie będzie. Ja po prostu miałem ten talent, dostałem go. A praca swoją drogą, trzeba było harować. Ja przeliczyłem swoje kilogramy. O to pana zapytam za chwilę. O to pana zapytam. Także talent to jest brak kontuzji, chęć do pracy, zamiłowanie do danej dyscypliny. Czyli talent do pracy generalnie. Tak, dokładnie. To jest, ja też tak osobiście uważam, że ten talent wrodzony, on jest bardzo ważny, ale na nim się nie da jechać, jak się to mówi, w nieskończoność. Jak się tego nie poprze konkretną pracą, konkretnym treningiem, to raczej z tego nic nie wychodzi. W latach 1985-1993 był pan zawodnikiem Górnika Czerwionka. I tu już muszę pana sprostować. Tak, dokładnie. O 4 lata mi gdzieś pan ukradł. Od 81. Mam są w księgach polskiego podnoszenia ciężarów. Przepraszam, Górnik Czerwionka. Górnik Czerwionka, tak. Czyli 81, 92. W 92 roku zakwalifikował się pan na swoje pierwsze Igrzyska Olimpijskie do Barcelony. Mogę sobie wyobrazić, co przeżywał pan, co przeżywała pana sportowa rodzina, jak cieszyły się rodzinne Palowice i jak również cieszył się Górnik Czerwionka, który miał jeszcze jednego olimpijczyka w Barcelonie, Piotra Skierskiego. Jak wspomina pan dziś tą kwalifikację, te swoje pierwsze Igrzyska Olimpijskie i dobre 10. miejsce? Tak, dziękuję. Tak, to było spełnienie marzeń. Marzeń nie tylko moich, bo spełnienie marzeń mojej całej rodziny. Tak, Hilkowi się nie udało. Maryś, może to jeszcze nie były te czasy. Może za późno zaczął uprawiać ten sport, żeby dojść do tych wyników, żeby pojechać na olimpiadę. Może coś tam było po drodze, nie tak. Ale ja spełniłem właśnie te marzenia Mariana Bogdana Hilarego. Wystartowania na olimpiadzie. Piotra Skierskiego bardzo dobrze pamiętam. No właśnie, to był mój młodszy kolega klubowy. On 71 rocznik, 3 lata młodszy ode mnie. Ja byliśmy sąsiadami praktycznie, bo siłownia była zaraz w klubie. Przy tenisie. Wychodziliśmy jedni do drugich. Graliśmy razem w piłkę. Piotra pamiętam takiego małego szkraba, jak zaczynał uprawiać ten sport. Niesamowity człowiek. Wy jako chyba byliście pierwsi w historii olimpijczycy Górnika Czerwionka, tak? Tak, z tego klubu, tak. Z tego klubu. Jesteśmy z tego chyba bardzo dumni. Panie Andrzeju, i klub zwłaszcza pewnie. Panie Andrzeju, na Mistrzostwach Europy
w 1995 roku zdobył pan srebrny medal wicemistrzostwa Europy. W barwach jakiego klubu pan to zdobył? No wtedy już niestety zmieniłem barwy klubu, bo ten mój klub Czerwionka się niestety rozpadł. W jednym były nowe dniu... czasy. Tak, złe czasy dla sportu. Inne złe, szukaliśmy innych klubów. Tarnowski Gór, jako Śląsk Tarnowskie Góry. Jest rok 1996, to znaczy był, teraz mamy wiadomo inny, ale był rok 96, Igrzyska Olimpijskie w Atlancie, pana drugie Igrzyska. Jest pan już doświadczonym sztangistą. Pierwsze Igrzyska to jedzie się po naukę, drugie Igrzyska jedzie się po medal. No i na pomoście w Atlancie zdobył pan brązowy medal olimpijski. Był to jedyny medal, jaki zdobyła polska drużyna w podnoszeniu ciężarów w Atlancie. Ogromny sukces pana i zapewne właśnie wielka satysfakcja dla pana całej sportowej rodziny. Czy wtedy spełniło się pana wielkie marzenie olimpijskie? Jak przywitała pana rodzina? Jak przywitały pana Palowice? No już nie Górnik Czerwionka, tak? Tak, już nie Górnik Czerwionka, ale tego nigdy nie zapomnę. Nie zapomnę tym ludziom, którzy mnie właśnie przywitali z Palowic. To fantastyczne rzeczy. Jestem dzisiaj wzruszony, myśląc o tym dniu tego przywitania. Spełniło się marzenie Cofalików, no i chyba wielu, wielu ludzi. Rodzina bardzo znana w Palowicach i nie tylko, generalnie na Śląsku. Lata 95-97 to pana najlepszy okres w karierze sportowej. W 1997 roku w Tajlandii został pan mistrzem świata. Nic dodać, nic ująć. Swoista nagroda za tysiące godzin spędzonych na siłowniach, za tysiące ton podniesionych. O czym pan myślał, stojąc na najwyższym podium mistrzostw świata? To takie bardzo trudne pytanie, bo tych myśli jest tam bardzo, bardzo wiele. Ale że człowiek nie zawiódł, że podjął jakąś walkę wcześniej i doszedł do końca tego. Ja myślę, że to chyba wtedy przelatuje nam całe te nasze życie, które... Sportowe życie. To, co żeśmy... Od tego 13 roku dali. Życia do tego momentu. Który medal dla pana ma większą wartość? Brąz Igrzysk czy złoto z Tajlandii, z Mistrzostw Świata? Te dwa medale są dla mnie bardzo, bardzo ważne. To nie można tego rozgraniczyć. Ten jest ważny pod względem historycznym, jeżeli chodzi o wpisanie się w poczet medalistów olimpijskich, a ten jest ważny, bo byłem najlepszym zawodnikiem podnoszenia ciężarów na świecie. No to ja myślę, że obydwa medale są bardzo ważne. Dziś rozmawiamy i wspominamy tradycję podnoszenia ciężarów w rodzinie Cofalik, czego uwieńczeniem są dwa pana medale, wspomniane medale, brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie i złoty medal na Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Czy te dwa medale, wtedy kiedy pan je zdobywał, zadedykował pan swoim starszym braciom, czy to jest taki wasz wspólny, rodzinny sukces? Czy tak to pan ocenia? Ja myślę, że oni o tym doskonale wiedzą, że to właśnie tak było. Że oni tyle samo pracy w to wdali, co i ja. Ja myślę, że wiele razy na zawodach żeśmy sobie to udowadniali, że ja bez nich nie istnieję, a oni mi są bardzo potrzebni. Startował pan przez całą karierę sztangisty w wadze półciężkiej. Na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie pana wynik to 372,5 kg w dwuboju. Oczywiście aż o 22,5 kg więcej niż w Barcelonie. Na Mistrzostwach Świata w Tajlandii 380, czyli 7,5 kg więcej niż w Atlancie. Ile tysięcy ton, panie Andrzeju, podniósł pan w trakcie swojej kariery
sportowej. Jest to obliczone, dokładnie. Przygotowałem się tym razem na to pytanie. To jest. Odrobił pan lekcję. Tak, dokładnie. To jest gdzieś rocznie 90 tysięcy ton. Rocznie? Rocznie. 60 ton dziennie, przeliczyć to przez 6 dni w tygodniu i przez 48 tygodni w roku. Czyli jak pana witałem, mówiąc, że jest pan silnym człowiekiem, to miałem rację. Dziękuję. To miałem rację. Zakończył pan karierę sportową nękany kontuzjami. Czy Andrzej Cofalik jest w pełni zadowolony z tego, co osiągnął w podnoszeniu ciężarów? Tak. Myślę, że na pewno przy sprzyjających warunkach można było wiele więcej jeszcze osiągnąć, ale to, co zrobiłem... Olimpiada w Sydney? Jestem z tego dumny. Dziękuję. Jak na ten moment jest pan jednym z ostatnich wielkich polskich sztangistów. Jest pan teraz trenerem. Jaka przyszłość pana zdaniem czeka polskie ciężary, polskie sport? To bardzo ciężkie pytanie, ciężarów. Bardzo trudne pytanie. Dzisiaj, panie Marku, pan sam widzi, że ten sport, że każdy sport dzisiaj jest ciężki. Ludzie idą na łatwiznę, wolą posiedzieć przy telewizorze, pograć w jakieś gierki, żeby tylko nie wychodzić z domu. Tu trzeba niestety trochę trudu od samego siebie wymagać. Bywają ludzie, są i ja myślę, że znowu się to odbuduje. Przyjdzie znowu taki czas, że ciężary będą dobrym sportowcem dla naszej ukochanej Polski. Ostatnie pytanie. Ksiądz Bogdan Cofalik łączy na misji w Papui Nowej Gwinei kapłaństwo z byciem trenerem. Tam daleko w świecie trenuje ludzi, którzy zbłądzili w życiu. Daje i pokazuje im szansę na powrót na właściwą drogę. Widziałem na YouTube film o tym, co robi pana brat. Jego wypowiedź w końcówce nagrania: powiedzcie wszystkim, bez pracy nie ma kołaczy. Mądre słowa. Czy podpisuje pan się pod tymi słowami? Jak pan, jest pan dumny z brata? Obydwoma rękami i jestem bardzo dumny. Zawsze chciałbym powiedzieć, to jest mój brat. To kolejny duży sukces sportowej rodziny Cofalik. Szanowni państwo, dziś w telewizji TVT moim gościem był znakomity sztangista pan Andrzej Cofalik. Panie Andrzeju, serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, mojego zaproszenia i udział w gwiazdozbiorze śląskiego sportu. Życzę panu dużo zdrowia i wielu, wielu sukcesów w życiu i również w pracy trenerskiej. Wszystkiego dobrego życzę. A ja zapraszam wszystkich widzów do oglądania następnego odcinka Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu. Moim gościem będzie lekkoatletka, medalistka olimpijska, dwukrotna mistrzyni Europy, genialna płotkarka pani Lucyna Langer-Kałek. Oglądajcie nas TVT. Sponsorem programu był Tauron, sprzedawca instalacji fotowoltaicznych.